Szanowni Państwo, zapraszamy na filmową podróż po Gorlicach, regionie wielu historii i kultur. Jest to wyjątkowo urokliwy zakątek Polski, gdzie piękno Beskidu Niskiego łączy się z zabytkami architektury. Tutaj znajduje się aż 5 obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To region, gdzie działa się wielka historia, splatały się i splatają istnienia różnych kultur, a centrum regionu to interesujące miasto, na którego wpływ wywarły początki przemysłu naftowego. Te rejony zachwycają swoją różnorodnością. Dlatego zapraszamy Państwa na wspólną podróż po zabytkach architektury, śladami kultur oraz religii oraz do stolicy regionu, czyli Gorlic. Oto budynek ratusza miejskiego. W jego najstarszej części, pochodzącej z końcówki XVIII wieku, znajdowała się apteka Ignacego Łukasiewicza. Znajdujemy się na terenie skansenu przemysłu naftowego Magdalena. Jako ciekawostkę chcę zwrócić uwagę, żeby poznawać początki wydobycia ropy naftowej, nie musimy się wybierać w dalekie kraje, na Bliski Wschód czy do Stanów Zjednoczonych, tylko to wszystko jest u nas w Polsce, w Małopolsce, w Gorlicach. I z tym terenem też związana jest osoba Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy pierwszej lampy naftowej. Zaprosiłem Państwa w miejsce, od którego wszystko się zaczęło, bo to nie człowiek ukierunkował przemysł naftowy, tylko natura. I tu w naszych rejonach zaczęły się pojawiać tak zwane samowypływy, czyli ze szczelin skalnych zaczęła wypływać ta czarna, tłusta, oleista ciecz. Przychodziły opady deszczu, spłukiwały ją i ona się gromadziła przede wszystkim na ciekach wodnych. W rzeczkach, strumyczkach, potoczkach, na powierzchniach wód tworzyły się te czarne, tłuste rozlewiska. Z początku ludzie byli przerażeni tym zjawiskiem, myśleli, że jakaś klątwa na nich została, ale po pewnym okresie czasu przyglądali się tej cieczy, zaczęli eksperymentować, dowiedli, że to się zapala, nawet wybucha, ale przede wszystkim dostrzegali dużo frakcji tłustych, oleistych. I pierwszy pomysł zastosowania tego oleju skalnego zrodził się do smarowania przede wszystkim osi wozów konnych, różnych przekładni, młynów, tartaków, wiatraków oraz do konserwacji drewna. Zaczął się już rodzić taki delikatny handelek. Pojawili się tacy ludzie, jak tutaj ta rzeźba, tak zwani łebacy. Mieli porobione warkocze, wiadereczka, chodzili i zbierali z powierzchni wód ten nagromadzony olej skalny. Bo ludzie już zaczęli to stosować przy domowych gospodarstwach, więc wzrasta zapotrzebowanie na coraz to większe ilości. Te ilości z tych samowypływów nie wystarczają i ludzie zaczęli tych dużych ilości poszukiwać przez kopanie szybików naftowych, tak zwanych kopanek. I tu jest jedna z takich kopanek, kopanka o nazwie Ćwiartka. Technika kopania polegała na prostym, prymitywnym sposobie. Odpinali wiadereczko, przepinali specjalnie wykonane siodełko i tam zapuszczali dwóch ludzi. Zawsze dwóch ludzi. Po co tych dwóch ludzi? Tam nie było za wygodnie, tam nie było wiele miejsca. Tych dwóch ludzi po to, żeby sobie fizycznie również pomagać, ale przede wszystkim po to, żeby oni się nawzajem asekurowali, ubezpieczali. I oni przystąpili do pracy, czyli kopania kopanki w głąb ziemi. W początkowej fazie bardzo dużo ludzi straciło życie przez co. Oni kopiąc nie mieli wyobraźni, wiedzy, doświadczenia, jak to wszystko będzie przebiegało. Kopali sobie tam pół metra, metr, półtora, już mieli 2 metry, może ponad 2 metry i w pewnym momencie ta ziemia się obsuwała i tam ich zasypywało. Praktycznie takiego człowieka z kopanki żywego się nie wyciągało. Jego ta ziemia, jak go ścisła, to go po prostu dusiła. Zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób się zabezpieczyć, bo wiedzieli, że muszą schodzić coraz to głębiej, żeby mieli w miarę bezpieczni. I wymyślili takie elementy drewniane, tak zwane cembrowinę. Tutaj jest kilka klocuszków tej cembrowiny. Tu na powierzchni przygotowywali, zarzynali te czopy, wiercili odwierty, otworki i ci ludzie, jeżeli już ukopali sobie znaczącą przestrzeń, widzieli, że ta ziemia z tych ścianek zaczyna się obsypywać, to od spodu tymi elementami sobie zabudowywali i już byli w miarę bezpieczni.
Takim kolejnym utrudnieniem dla ludzi w kopance było, jeżeli schodzili na większe głębokości, tam do 4-5 metrów jeszcze to powietrze z tlenem docierało, jeszcze mogli funkcjonować. A jak schodzili już, wchodzili w tą strefę beztlenową, gdzie brakowało powietrza, no to zaczął się robić problem, ale człowiek z różnymi problemami sobie radził, z tym również. Tu w rogu kopanki wmontowywali taki kanał. W kanale był zamontowany taki mechanizm, czyli taki wiatraczek z takimi piórkami. Jeden z pracowników kręcąc zabierało to powietrze i tym kanałem dostarczali im to powietrze i tym sposobem mogli osiągać coraz to większe głębokości. Wiele ofiar kopanki pochłonęły przez to. Oni kopiąc z takim oczekiwaniem, kiedy w końcu do tej kopanki przypłynie to czarne złoto. Ale oni nie wiedzieli, że z przypływem tego czarnego złota w kopance pojawi się ten cichy zabójca, jakim był gaz metan. I bardzo wiele ludzi ten metan udusił w tych kopankach. Tutaj Państwo widzicie, tu jest jeden z wozów maziarskich. Takimi wozami maziarze rozwozili ten olej skalny nie tylko po Polsce, ale zajeżdżali na Litwę, Łotwę, na południe Słowację, Czechy, Węgry. Zapuszczali się aż do Austrii pod Wiedeń. Czasami taka wyprawa maziarzy trwała 2, a nawet 3 miesiące. Ale to się im opłaciło, bo już troszkę pieniążków zarobili, bo tu ludzie żyli, bym powiedział, ubogo. Nie było przemysłu, tylko z tego rolnictwa. Więc to im już to życie takie troszeczkę zmieniało na takie lepsze, wygodniejsze, radośniejsze. Tak tych ludzi w tych kopankach męczono do roku 1882, bo w tym roku z takim urządzeniem, jak tutaj na góreczce Państwo widzicie, przyjeżdża Kanadyjczyk Willie McGarvey. Niejaki Berheim znał tutaj już sytuację, że są złoża o dużych zasobach. Proponuje przyjazd McGarveyowi tutaj na złoża Podkarpacia. Przyjeżdża i już się rozpoczyna era wierceń systemem udarowym, metodą kanadyjską, bo później wprowadzono o wiele sprawniejszy system, tak zwany pensylwański, czyli linowy. Takim zestawem wiercono tylko do przypływu ropy. Przypłynęła ropa, urządzenie demontowali na furmanki, koniki i przewozili w inne miejsce wytyczone do wiercenia kolejnego odwiertu, a w tym miejscu już montowali urządzenia do wydobywania ropy z głębi ziemi. Ciśnienie w złożu nie było na tyle mocne, żeby tą ropę samoczynnie wyeksploatować, tylko ta ropa musiała być eksploatowana przez tak zwane pompowanie. I do każdego jednego odwierconego odwiertu, a na tym złożu tych odwiertów było odwierconych 95, zapuszczano pompy wgłębne. Na powierzchni montowano konika pompowego, tam pod masztem on jest. Konik pompowy uruchamiał tą pompę zapuszczoną, a koniki pompowe były uruchamiane przez takie ciągi technologiczne, czyli kierat pompowy napędzał koło fijalne i z tego koła w różnych kierunkach można było uruchamiać nawet do 20 tych koników pompowych. Ja to Państwu uruchomię ten kierat, zobaczycie jak to pracuje. Tam pod masztem, jak powiedziałem, jest zamontowany konik pompowy, który wydobywa ropę z głębi ziemi. A ten konik pompowy to były prawdziwe konie, czy co to było? Nie, to taka przenośnia jest, bo on troszeczkę kształtem jest podobny. Tak. I tak się przyjęło konik. I te koniki pompowe były napędzane przez tak zwane ciągi technologiczne, czyli kieraty pompowe. Kieraty pompowe w początkowym okresie były napędzane silnikami parowymi. Takimi kotłami wytwarzano parę do tych silników. Kierat miał za zadanie napędzać to koło fijalne i z tego koła fijalnego przy zastosowaniu lin transmisyjnych były właśnie uruchamiane te koniki pompowe. Okay, czyli konik, kierat, wszystko się zgadza. Kierat, koło fijalne i konik. To jest okay. Ten ciąg technologiczny do eksploatacji ropy. A konik miał za zadanie uruchamiać zapuszczaną tam w głąb ziemi na różne głębokości, 300, 500, 700, nawet niektóre głębokości odwiertu były 900 metrów, miał za zadanie uruchamiać tam tłoka w tej pompie, zapuszczonej pompie. To może zobaczymy teraz. Zapraszam. I tutaj, proszę Państwa, jak widzicie, jest jeden z tych 95 koników pompowych, który służy właśnie do eksploatacji, czyli do wydobywania ropy z głębi ziemi.
Konik do tego odwiertu, który został odwiercony przez takie urządzenie, ten szyb wiertniczy, tam przypłynęła ropa, więc do tego odwiertu zapuszczano całą kolumnę rur wydobywczych. Na spodzie była zamontowana pompa i ten konik miał za zadanie właśnie uruchamiać tłoka w zapuszczonej tej pompie. I ta ropa była eksploatowana z głębi ziemi, jak Państwo widzicie, tymi rurami na zbiorniki. To właśnie w tym miejscu zapłonęła pierwsza na świecie naftowa lampa uliczna. To było w 1854 roku. Lampa skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza. Na pamiątkę tego wydarzenia jest kapliczka z Jezusem Frasobliwym, kopia rzeźby z XVI wieku. Rafale, zwiedzamy Gorlice i powiat gorlicki przez weekend. Jest to piękne doświadczenie. Region wielu kultur, wielu historii. Bliskość Beskidu Niskiego, wszystko na niewielkim terenie, no jesteśmy zachwyceni. Ale chcieliśmy się zapytać o Twoje uczucia, dlaczego Ty kochasz, jak kochasz ten region? Kocham bardzo. Dlaczego kocham? No, dlatego, że tu się urodziłem, tutaj się wychowałem. Z każdym z tych miejsc związane są jakieś przyjazne wspomnienia, elementy takiej historii, wychowania, młodości, pierwszych jakichś przyjaźni, poznania krajobrazu, terenu, wiedzy, życia. No, ciężko powiedzieć, po prostu pokochałem ten region. Przez jakiś czas mieszkałem w Krakowie, studiowałem, pracowałem. No, żonę mam również z Gorlic, więc stwierdziliśmy w pewnym momencie albo Kraków, albo Gorlice. I postawiliśmy na Gorlice, tu wróciliśmy, założyliśmy rodzinę. Mamy dzieci i tutaj działamy. Okay. I promujemy ten teren, dlatego że warto. Jednak Gorlice są takim spokojnym regionem, tak jak powiedziałeś. No. Dobrze, to jeszcze mam pytanie, ale Twoje ulubione miejsce, powiedzmy, miejsce w Gorlicach z punktu widzenia zabytków i w powiecie, gdzie lubisz na przykład pojechać, żeby odpocząć albo co zobaczyć, żeby zwróciły miłe wspomnienia? Jeśli chodzi o zabytki, to tak bardziej promocyjnie, ale ulubione miejsce, miejsce takie spokojne, ale w którym przenika się okres historyczny, no to jest skansen przemysłu naftowego i z pewnością warto to zobaczyć. Natomiast gdzie odpoczywam? Odpoczywam w swoim ogrodzie na obrzeżach miasta, ale bardzo piękne miejsce, gdzie można odpocząć, to jest okręg Klimkówki, czy też tereny Wysowej, Radocyny, Zdyni. No, tak naprawdę cała południowa strona powiatu gorlickiego w kierunku granicy. To mamy bezkres przestrzeni, zielonych terenów, pagórków. To jest miejsce, gdzie można naprawdę odpocząć. Do wyjątkowych zabytków ziemi gorlickiej należy Pałac Długoszów. Wbudowano go na podstawie projektu wiedeńskich architektów, znanych m.in. z planów przebudowy Teatru Zamkowego w Łańcucie czy Pałacu Getzów w Okocimie. Cechuje go interesująca architektura oraz świetliste, przestronne, secesyjne wnętrza. W urokliwym parku otaczającym pałac można znaleźć rzadko występujące w Polsce platany oraz rzeźby znanego lwowskiego rzeźbiarza Piotra Wojtowicza. Uroku Pałacowi Długoszów dodaje piękny widok i położenie na skarpie w stronę rzeki Sękówka. W jednej z najstarszych kamienic Gorlic mieści się aktualnie Muzeum Regionalne PTTK, założone w 1957 roku. Jesteśmy teraz w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach imienia Ignacego Łukasiewicza, gdzie możemy znaleźć słynny alembik. Prosimy, żeby Pani powiedziała nam coś więcej o nim. Ten alembik, przed którym stoimy, to jest jeden z najważniejszych eksponatów w naszym muzeum, a znajdujemy się w sali dedykowanej pamięci i działalności Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. To jest oryginalne urządzenie, na którym Ignacy Łukasiewicz w roku 1854 otrzymał tą najlepszą z możliwych naftę oświetleniową. To mu dało bogactwo, rozsławiło go, ale też dało bogactwo i sławę ziemi gorlickiej.
Oprócz tego, że Łukasiewicz na tym właśnie urządzeniu otrzymał tą najlepszą naftę, bo musimy zaznaczyć, że to nie on był wynalazcą nafty, bo naftę już znano powiedzmy od 20 lat, ale wszyscy, którzy ją otrzymywali, czy którzy ją sprzedawali, mieli naftę z benzyną. A benzyna podczas parowania, mówiąc oczywiście w ogromnym skrócie, wybucha, jest bardzo niebezpieczna. Więc cały wyścig na świecie, i w Rosji, i w Rumunii, i w Stanach Zjednoczonych, wszędzie toczący się, polegał właśnie na tym, żeby naftę oświetleniową tak oczyścić, żeby ona była bezpieczna przy spalaniu w lampach. I do tego skonstruować takie lampy, żeby były jak najbardziej wydajne właśnie przy spalaniu tego nowego paliwa mineralnego. Dzięki temu oświetlano potem Gorlice. Tak. Najpierw Gorlice, bo ta najlepsza nafta i najlepsza lampa po raz pierwszy zostały zapalone czy zaświecone na skrzyżowaniu takich bardzo ważnych ulic w Gorlicach. To jest w dzielnicy Zawodzie, przy kapliczce. Ta kapliczka do dzisiaj istnieje. To jest tam doskonale oznaczone pamiątkową tablicą i graffiti takim charakterystycznym. Ale to jest właśnie ten rok 1854. I co ciekawe, Łukasiewicz zrobił to wszystko, to jest oczywiście zbieg okoliczności, ale dokładnie na 500-lecie urodzin miasta Gorlice. Bo Gorlice powstały 500 lat temu, 500 lat wcześniej. I co ciekawe, na ziemiach nad rzeką Ropą, więc ta rzeka Ropa i te wszystkie miejscowości nazywały się Ropą znacznie wcześniej niż to, co spod ziemi wydobywano, bo to się pierwotnie nazywało olejem skalnym, tłuszczem ziemnym. I dopiero od połowy XIX wieku tą kopalinę zaczęto powszechnie nazywać Ropą, tak jak naszą rzekę Ropę i te miejscowości wkoło miasta. A jeszcze chciałam się dopytać, bo wiem, że tutaj za tym alembikiem jeszcze kryje się jakaś przeszłość. Znaczy to jest, jak Państwo się orientujecie i domyślacie, no to jest typowe urządzenie do otrzymywania alkoholu, do otrzymywania spirytusu. No turyści jak wchodzą, to prawdę mówiąc od razu na wejściu mówią o bimbrownica, tak? Więc najważniejszym obiektem właściwie u nas w muzeum czy eksponatem no jest urządzenie do otrzymywania alkoholu, bo faktycznie no pierwotnie takie było przeznaczenie i Łukasiewicz jako aptekarz po przyjeździe do Gorlic pracował w gorlickiej aptece, która miała świetne laboratorium, miała też te kotły, no bo jak Państwo wiecie, dawniej apteki same wytwarzały wszystkie medykamenty, a większość z nich była po prostu na alkoholu, więc każdy aptekarz sam robił alkohol, musiał mieć te kotły i te kotły farmaceuci przystosowywali też do tego, żeby na nich destylować później ropę naftową, więc pierwsze rafinerie to tak naprawdę to są te właśnie urządzenia bimbrownica, no mówiąc w skrócie, do otrzymywania alkoholu. Czyli przyjemne łączy się z pożytkiem. Tak. No to. I właściwie przygoda Łukasiewicza zaczęła się z ropą naftową, zaczęła się od tego, jak Łukasiewicz był jeszcze we Lwowie, to tam pracował w aptece i do właściciela apteki, tej lwowskiej, świetnej, doskonałej apteki, jednej z najlepszych wtedy w Galicji, przyjechali Żydzi z Drokobycza i przywieźli mu surowy olej skalny, czyli ropę, z prośbą, żeby ten właściciel apteki, Piotr Mikolasz, no i jego pracownicy, czyli między innymi Łukasiewicz i Zech, z ropy otrzymali alkohol, bo oni wiedzą, że z ropy, czyli z tego oleju skalnego jeszcze wtedy, można otrzymać alkohol, a oni mają karczmy i chcieliby alkohol sprzedawać w karczmach. No, ropę bez problemu można z powierzchni ziemi zebrać, więc to byłby tańszy surowiec i w konsekwencji alkohol niż ten otrzymywany ze zboża czy z ziemniaków. No oczywiście alkohol z ropy można otrzymać, ale to jest ten syntetyczny, ten, który my dzisiaj w ogromnej ilości w środkach dezynfekujących wykorzystujemy. No ale w żaden sposób on nie jest spożywczy, więc Żydzi jak się zorientowali, bo im Łukasiewicz i ci wszyscy pracownicy łącznie z szefem powiedzieli, że to ma właściwości alkoholu, ale nie jest alkoholem spożywczym. Nie nadaje się do konsumpcji, no bo konsekwencje są straszne. No to ci drohobytcy Żydzi zostawili po prostu ten surowiec, no bo jakby straciło to dla nich sens, a Łukasiewicz wtedy z Zechem, no i po zgodzie Mikolasza poszli właśnie w tą naftę i zaczęli się tym interesować, więc tutaj jakby początki faktycznie no, od zdecydowanie od alkoholu. Tak. Utarło się mówić, że Bitwa Gorlicka z 1915 roku to największa bitwa I wojny światowej na froncie wschodnim. Przy tej makiecie widać, jaki to był potężny teren.
Tutaj widzimy właściwie wycinek tego terenu, przez który front przechodził, bo na makiecie mamy mniej więcej 30 km, a gdybyśmy tak szczegółowo do Bitwy Gorlickiej podeszli, to atak połączonych wojsk austro-węgierskich i niemieckich rozciągnął się na odcinku 200 km, a te 30, które tutaj mamy, to jest ten główny punkt uderzenia, główna siła, gdzie Austriacy i Niemcy chcieli odepchnąć Rosjan, odepchnąć od Budapesztu, bo tutaj było realne zagrożenie, że Rosjanie będą próbować zająć jedną ze stolic Austro-Węgier, czyli Budapeszt. I w bitwie chodziło o to, żeby po półrocznej, nierozstrzygniętej walce wreszcie Austro-Węgrom i Niemcom udało się Rosjan z terenów ziemi gorlickiej wypchnąć, czyli odegnać to zagrożenie od Budapesztu, a w konsekwencji nawet poszło lepiej niż zakładali to sprzymierzeni, bo udało się Rosjan wygnać z terenu Galicji, no i właściwie Austro-Węgier, a później ten front na północy również się odgiął i te walki wszystkie o Warszawę w sierpniu i dalej na północy też pozwoliły Rosjan wypchnąć z terenu przez nich zajmowanego. O smutnymi pamiątkami po bitwie zostały cmentarze wojenne. Co jest, tu jeszcze widzimy krzyż cmentarny. Co jest w nich szczególnego, takiego specyficznego? Cmentarze to jest pokłosie, to, które my po ponad 100 latach widzimy jako efekt tych walk trwających tu pół roku. Bo walki trwają pół roku, Rosjanie próbują na ten Budapeszt, tak? Austriacy, a później Austriacy i Niemcy wyganiają Rosjan, ale w tym jednym dniu walczy w sumie na 200 km 560 tysięcy żołnierzy, czyli to jest ogromne. Ponad, tak. W samych tutaj, na tym odcinku, który my mamy, to jest prawie 300 tysięcy. Więc ogromnie dużo ich zginęło. W tym dniu pierwszym bitwy, po tych półrocznych walkach takich nie dających rozstrzygnięcia, ginie 20 tysięcy. Przyjmuje się, że tutaj około 40 tysięcy żołnierzy mogło polec. Więc tych cmentarzy w samym powiecie gorlickim jest prawie 90. I najbardziej reprezentacyjne dla Gorlic to jest ten na górze dzisiaj, czy obecnie zwanej Górą Cmentarną. Cmentarz numer 91, bo jak Państwo wiecie, no każdy z nich jest ponumerowany. W sumie tych cmentarzy jest 400, bo to jest i teren Małopolski, i Podkarpacia, a z wszystkich 400, bo to aż potwierdzę, Kraków się ciągnął, najważniejszy jest ten o numerze 123 w miejscowości Łużna na Górze Pustki. To jest ten reprezentacyjny cmentarz ze znakiem europejskiego dziedzictwa. Tych cmentarzy faktycznie jest dużo, bo jak Państwo zobaczycie na tą makietę, to każda maleńka pomarańczowa karteczka z numerkiem to jest cmentarz. W samych Gorlicach jest 5 cmentarzy z I wojny światowej. No, cała okolica, łącznie z miastem, w wyniku tych półrocznych walk i tego oszczału 2 maja, no, została zupełnie zmasakrowana. Więc i infrastruktura, i mieszkańcy ucierpieli. No i tym efektem do dzisiaj, tym świadectwem tych niesamowitych walk są te cmentarze. I musimy o tym pamiętać, że w armii rosyjskiej, dla nas tutaj wrogiej, ale w armii niemieckiej, tej powiedzmy sojuszniczej wtedy, tak, czy austro-węgierskiej, w cudzysłowie naszej, wszędzie są Polacy po tych trzech stronach. To są Polacy, którzy dostali się pod zabory, no i tutaj przyszło im pod Gorlicami właśnie walczyć, często przeciwko sobie. Bazylika mniejsza, pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, powstała w stylu neorenesansowym. Prace przy jej budowie trwały w latach 1875-1890 według projektu Franciszka Powoniego i Maksymiliana Nicza. Fasada bazyliki przyozdobiona jest kamiennymi rzeźbami czterech ewangelistów: Mateusza z księgą, Marka z lwem, Łukasza z głową wołu oraz Jana z orłem. Gorliczanie Bogu Rodzicy Dziewicy, taki napis w języku łacińskim, znajduje się na froncie kościoła. Cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy została zaprojektowana na planie krzyża greckiego w stylu bizantyjsko-ruskim. Budowa została zakończona w 1991 roku. Jest to świadectwo, że Gorlice nadal są regionem wielu kultur i religii. Podczas zwiedzania Gorlic nie można pominąć siedziby dworów założycieli miasta, dworu Karwacjanów. Dwór, który powstał z początkiem XV wieku, został praktycznie doszczętnie zniszczony podczas pożogi I wojny światowej. Został odbudowany w latach 70. ubiegłego wieku. Aktualnie, jak widzimy, jest to siedziba Muzeum Dworów Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Zaraz
zapraszamy Państwa na zwiedzanie tego wyjątkowego miejsca. Zapraszamy. Górnicka Golgota to miejsce, które skłania do refleksji, w którym możemy przejść, oderwać się od problemów, spojrzeć na rzeczywistość z góry, poukładać myśli w spokoju, w ciszy drzew, skupić się na tym, co najważniejsze. Znajdujemy się na górze cmentarnej, na terenie cmentarza z I wojny światowej. Teren powiatu gorlickiego usłany jest świadectwami historii z czasów I wojny i pokazujące smutek i tragedię tamtych wydarzeń, że Polacy wcieleni do przeciwległych armii musieli walczyć z sobą.